przy popisie Wojska Koronnego w 1602 roku pojawiło się, jak pisze kronika, dwóch Samsonowiczów na jednym koniu. Świadczy to o ich bogactwie, o ich szerokich możliwościach, ale jednocześnie świadczy o tym, że już wówczas należeli do grona wolnych, samodzielnych wojowników, posiadających indygenat szlachecki, z tym, że osobiście podejrzewam, że ten indygenat został przejęty od wielkiego rodu litewskiego, Sapiehów, ponieważ herbem tamtych Samsonowiczów był tak zwany lis z odmianą. Lis, herb Sapiehów, no a odmiana tam, która wynikała z pewnych przesunięć graficznych, prawdopodobnie była właśnie dla tych chudopachołków, którzy na jednym koniu pojawili się na przeglądzie Wojska Koronnego. To w ogóle jest o tyle ciekawa sprawa, że to wschodnie i północne Mazowsze było siedzibą zupełnie szczególnej grupy ludności, szlachty zagrodowej, której geneza do tej pory jest dyskutowana. Niektórzy, tak jak bardzo wybitny historyk Kazimierz Tymieniecki, uważał, że to są pozostałości jeszcze po strukturach plemiennych, ale w tej chwili wydaje się, że to jest struktura społeczna, która powstała dopiero w XIII wieku, kiedy to między innymi Konrad Mazowiecki, który nie cieszy się najlepszą opinią w naszej pamięci historycznej, zaczął osadzać drobnych posiadaczy, nie na prawie rycerskim, ale właśnie drobnych posiadaczy na ziemi celem obrony wschodnich granic Mazowsza przed najazdami Bałtów i Rusinów przede wszystkim. Kiedy Mazowsze zostało inkorporowane do korony w 20 latach XVI wieku, to Zygmunt Stary, chcąc namówić, czy też powiedzmy sobie przekonać tych rycerzyków do tego, żeby rzeczywiście uznali, że są obywatelami Królestwa Polskiego, nadał im prawa szlacheckie. I stąd powstała taka szlachta, która no właśnie co prawda chodziła w łapciach, ale nosiła miecze czy szable po to, żeby przekonać innych, że są właśnie stanu szlacheckiego. No, nie cieszyli się oni nadmierną popularnością w innych dzielnicach Polski. Na przykład w Krakowie naśmiewano się, że nie wiem, czy pan spotkał się z tym, jak Mazur pisze list do papieża. Wielebny ojcze, przecinek, nie pisze bracie, bo nie wiem, czyście szlachcic. Ojciec jako młody człowiek po szkole w Kielcach, bardzo znanym gimnazjum, z którego wychodziło między innymi wielu późniejszych intelektualistów, między innymi znakomity wspomniany już przeze mnie Kazimierz Tymieniecki, no, pojechał do Petersburga na uniwersytet tamtejszy, tam się kształcić. Przede wszystkim pracował w Państwowym Instytucie Geologicznym. Został stamtąd powołany właśnie na katedrę we Lwowie, a przez samą wojnę, już po wybuchu wojny, w trakcie, no to był 39-40 rok, został zatrudniony w Warszawie. No i był tym kierownikiem katedry geologii historycznej. Do śmierci prowadził tutaj swoje badania i swoje zajęcia. No, on nie tylko Bogdankę odkrył, ale również no, między innymi dymarki w Górach Świętokrzyskich, między innymi tam rozmaite inne cenne artefakty, które do dziś dnia stanowią taki ważny element. No, między innymi tutaj pod Ostrowcem Świętokrzyskim to są te kopalnie,
które rzeczywiście on ukazał, a potem opisał to profesor Krukowski, bardzo też wybitny archeolog, ale znalazł te kopalnie właśnie mój ojciec. Mój dziadek skończył studia inżynierskie i pojechał robić karierę na bardzo daleki wschód. Jak moja matka mawiała, urodziłem się pod Worsklą, 800 wiorst dalej na wschodzie. No to te wiorsta jest czymś, jednostką większą niż kilometr, więc proszę sobie wyobrazić, co to znaczyło pod Worsklą, że tam się urodziłem. No w każdym razie to sprawy, które raczej nie wiązały się z jakimiś ciągotami dotyczącymi przeszłości szlacheckiej. No aczkolwiek no właśnie rodzina mojego dziadka na przykład bardzo podkreślała swoje powiązania genealogiczne ze szlachtą na terenie dawnego księstwa litewskiego. Jeden z braci mojego dziadka, no mało skutecznie, ale bronił miejscowości Carycyn, później Stalingrad, w czasie wojny domowej przed atakami bolszewickimi. Siostra mojego dziadka wyszła za mąż za pana, którego nazwisko Popow bardzo wyraźnie wskazuje na jego rosyjskie pochodzenie. No ale nie zmienia to sytuacji, że ich syn zginął w obronie Lwowa, walcząc po stronie Polski. Jako młody, bardzo młody chłopak, pamiętam wielką demonstrację, która przechodziła alejami ujazdowskimi, gdzie tłum studentów krzyczał, niech się pan nie zdziwi, my chcemy wojny. Wojna rodzi pokój. Wodzu, prowadź nas na Kowno. No, niektórym odbija, co tu dużo mówić. No to był chyba 38, tak mi się wydaje, może 37, już nie pamiętam dokładnie, bo zza parkanu parku jazdowskiego, w którym spędzałem część swoich młodych lat, właśnie oglądałem i słyszałem tych krzyczących młodych ludzi w korporacjach różnych, posiadających takie czapki, które teraz już są nieużywane, ale ja jeszcze pamiętam, że jeszcze jakieś tam 50 lat temu chodzili młodzi studenci w czapkach bądź brązowych z Politechniki, bądź białych z Uniwersytetu, bądź jeszcze tam jakieś inne mieli też. Kiedyś dawno już temu, gdy Polska była w niewoli, pan komendant powiedział, że tego nie pozwoli. Wezwał swoich żołnierzy, wszystkich śmiałych i szczerych, i rozpędzili wroga daleko na wiatry cztery. No więc takie były tutaj piosenki, ale ja pamiętam też piosenkę inną, już o jego następcy, marszałek Śmigły-Rydz, nasz drogi dzielny wódz, gdy każe pójdziemy z nim na jeźdźców tłuc. Nikt nam nie zrobi nic, nikt nam nie weźmie nic, bo z nami Śmigły, Śmigły, Śmigły-Rydz. No więc takie były też nastroje, ale muszę powiedzieć, że to nie były powszechne, bo znaczna część mieszkańców, chyba nie tylko Warszawy, nie tylko Mazowsza, ale była raczej orientacji narodowej. I oni nie cenili ani Piłsudskiego, ani tym bardziej Śmigłego Rydza, tylko Dmowskiego, Zygmunta Miłkowskiego, Teodora Tomasza Jerza, który też brał udział w tym ruchu narodowym. Wtedy trochę inaczej to wyglądało, inaczej to było, ale też muszę powiedzieć, że to jest cecha narodowa chyba nasza. Polska, poszczególne orientacje polityczne żarły się z sobą jak najbardziej. Ja pamiętam, kiedyś z matką pojechałem
do męża jakiejś dalekiej krewnej, którym był Adam Pruchnik, skądinąd znana postać, taka z lewego skrzydła ówczesnej polityki, który dał mi ulotki, które zapamiętałem. Treścią tych ulotek było: lepszy będzie samorząd bez endeckich nieborząd. Ale za to dostałem też inną ulotkę. Już nie pamiętam, kto mi ją dał. PPS to Żydów pies. No więc, jak pan widzi, nastroje były częściowo zbliżone do dzisiejszych. Mieszkaliśmy na trzecim piętrze i któregoś dnia gdzieś w porze obiadowej wpadł do nas nasz daleki kuzyn, który przedarł się z armią generała Abrahama do Warszawy. Bardzo zgnębiony, bo to już było wiadomo, że wkroczyli Rosjanie na wschód i że sytuacja jest beznadziejna. No i powiedział do mojej matki: ale ja bym radził cioci jednak przenieść się piętro niżej do dziadków, których wtedy już tutaj nie było. Babka była na wsi, a dziadek już nie żył. Bo tutaj jednak jest dosyć niebezpiecznie. No i matka posłuchała, przenieśliśmy się piętro niżej i tego samego dnia wieczorem 3 pociski trafiły w to trzecie piętro, na którym żeśmy mieszkali. Także pokój, w którym sypiała moja siostra, został całkowicie zasypany deskami, gruzem. A ja pamiętam, jak właśnie klęczałem na krześle przy stole, kiedy rąbnęły te granaty. Myślałem, że spadnę z tego krzesła, ale jakoś nie spadłem. Ale pamiętam to bardzo dobrze. Brat jest członkiem, zostaje bardzo aktywnym uczestnikiem walk jako członek batalionu, który później nazywa się Zośka. Bierze udział w walce pod Sieczychami, no oczywiście bierze udział w Powstaniu Warszawskim i ginie, jego ciała nie odnaleziono. Siostra jest też w konspiracji w Szpitalu Wolskim i rzeczywiście dziwnym zbiegiem okoliczności uchodzi spod egzekucji, którą Niemcy tam zgotowali. Niemcy czy ci Ukraińcy, już trudno powiedzieć w tej chwili. No, ja jestem też w konspiracyjnym harcerstwie od 1942 roku. No nie wiem, czy moje wysiłki zdały się na cokolwiek, ale w każdym razie prowadziliśmy tutaj akcję wywiadowczą i byłem kierowany do tego, żeby rozpoznawać rozmaite osoby, które podejrzewane były o współpracę z Niemcami. I pamiętam do dziś, już nie chcę wymieniać nazwisk tych osób, ani tych miejsc, w których to miało, było, a były różne, była i Wola, i na Pradze, były rozmaite takie jakieś miejscowości, jakieś punkty mieszkaniowe, które miałem sprawdzać, czy rzeczywiście tam są, co robią ci, którzy tam mieszkają, czy prowadzą jakieś kontakty z okupantem. Podejrzewam, że też w jednym przypadku to byli nie tylko jacyś konfidenci niemieccy, ale też i przedstawiciele lewicowych, może właśnie jakichś związanych później z PPR-em chyba. Brat miał pseudonim Książę i to było odwołanie do wiersza bardzo mało znanego poety, który w gruncie rzeczy zasłynął tylko tym jednym wierszem, który został opublikowany w tygodniku ilustrowanym w stulecie śmierci księcia Józefa. I to rzeczywiście był wiersz, który no, poruszał wtedy nas, siedzących w niewoli przecież niemieckiej, bardzo głęboko. O,
książę, daleko Polska trwa, kiedyś złocisty królewiczu bawiłeś strojne grono dam. Pod blachą byłeś sam, paniczu. Złocisty sen o polskim zniczu w spuściźnie przekazałeś nam. Sam byłeś, kiedy amor blady, pierzch o poranku bezpowrotnie, bo Boga przeraził słońca błysk u rękojeści twojej szpady. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale oczywiście to było połączone z kultem dla Bonapartego. Idą szeregi przed się kraj, wiarusy starej panięta, karmieni Europy krwią, Italii słońcem, wichrów rdzą, sprzągnięci obłąkańczą władzą, ogromny łańcuch swój prowadzą. Potem szaleństwo, chamstwo nic nie warte, póki nie spojrzy na nie on, Bonaparte. No i potem właśnie, że książę osłonisz odwrót armii. No i sir, hej, lew, lwią się krwią, dosyta karmi, gdzie bo nie posyłano nas. No i to rzeczywiście był wiersz, który przyprawiał dreszcze. Przyprawiał dreszcze, szczególnie wtedy, kiedy właśnie siedzieliśmy pod okupacją niemiecką. No i mój brat pod wpływem tego wiersza właśnie przyjął ten pseudonim. Zginął jako porucznik już Wojska Polskiego. I moja siostra i mój brat studiowali medycynę, a ja w wieku lat 12 zdecydowany byłem pójść na historię, przy czym, no mogę się tego wstydzić, ale tak było, stałem się wtedy wielkim zwolennikiem, może właśnie pod wpływem tej poezji, którą ty cytowałem, czasów napoleońskich. No i potrafiłem wymienić wszystkich marszałków Napoleona, łącznie z tymi, którzy nie zasłużyli się niczym specjalnym. Nie mówiąc o tym, że właśnie potrafiłem wymienić wszystkie ważniejsze bitwy, jakie wówczas były toczone. Ale miałem znakomitych nauczycieli. Był Aleksander Geisztor na przykład, wśród moich nauczycieli był Tadeusz Manteuffel. No a poza tym do historii gospodarczej, poza Marianem Małowistem, przekonał mnie także Witold Kula, też bardzo znany historyk, do którego na seminarium też chodziłem i tam między innymi kolegowałem z Jerzym Jedlickim, znanym bardzo historykiem, czy z innymi równie znanymi później badaczami. A mnie, szczerze mówiąc, zawrócił w głowie Gdańsk. Gdańsk, którego źródła do dziejów, którego rzeczywiście zostały w znacznym stopniu uratowane i pozwoliły na prowadzenie badań tutaj. Wpadłem strasznie, ponieważ zamiast spółdzielni produkcyjnej, o której nie chcieli słyszeć mieszkańcy, to taka niedaleko za Grójcem gmina, nie chcę już tutaj donosić, ale za to namówiłem młodzież, żeby założyła Ludowy Zespół Sportowy. No i skończyło się to tragicznie, bo wszyscy członkowie tego zespołu sportowego poszli do kryminału. Nie wiem do tej pory dlaczego, ale w każdym razie moje kontakty z tą gminą i z tą młodzieżą zostały brutalnie dosyć zerwane. No, ale także nie mam w swoim dorobku założonych spółdzielni produkcyjnych. Moja praca doktorska dotyczyła dziejów rzemiosła wiejskiego. No więc tam rzeczywiście mogę się uderzyć w piersi, że tam na początku cytuję Marksa, Engelsa i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc nie wstydzę się tego, co tam napisałem. No później moje prace kolejne, moja praca habilitacyjna dotyczyła badań nad kapitałem mieszczańskim Gdańska właśnie. No to już nie miało nic wspólnego z Rzeczpospolitą Ludową i z tymi problemami, które stawały wtedy przed historią. Moi przyjaciele, jeden pisał o marchii w Krzańskiej,
zupełnie też niezwiązane z polityką ówczesną. Inny pisał o żuławach, gospodarce na żuławach. To wszystko były prace, które w gruncie rzeczy uciekały troszeczkę w historię gospodarczą, problematykę gospodarczą, właśnie po to, żeby nie zajmować się nadmiernie ideologią. Ale generalnie rzecz biorąc, ta ideologia rzeczywiście była tutaj schowana nieco pod korcem. Jeszcze w 40., końcu lat 40., jednym z twórców badań nad początkami państwa polskiego był Aleksander Giszter, właśnie jeden z moich mistrzów, no, który no, miał kłopoty. Co z tymi Grodami Czerwieńskimi, co tam z rozmaitymi innymi zagadnieniami, ale generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście wtedy udało się stworzyć pewien program i realizować ten program, który politycznie naprawdę był całkowicie niezależny. I tu muszę powiedzieć, że chwała moim profesorom takim jak właśnie Tadeusz Manteuffel, jak Aleksander Giszter, jak Stanisław Herbst, którzy rzeczywiście pilnowali, po pierwsze, żeby była stosunkowo daleko posunięta wolność wypowiedzi i działań, no a po drugie, żeby nikomu nic specjalnie złego się nie działo. Wspomniałem tutaj o 68 roku. No rzeczywiście, poza tymi, którzy, no tacy jak Adam Michnik, czy Antoni Macierewicz, żeby jeszcze z drugiej strony też coś pokazać. No mieli rozmaite tam i kłopoty, i przykrości, ale generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście stosunkowo bardzo niewielu studentów cierpiało na, i mało tego, na prezentowaniu swoich poglądów politycznych. Mało tego, nawet były takie spotkania aktywu partyjnego z kolegami bezpartyjnymi, które, że się tak wyrażę, decydowały czy postanawiały o porządnym zachowaniu się w stosunku do władzy, do studentów, do kolegów. Ja nie sądzę, żeby mnie traktowali jako przeciwnika, tym bardziej, że niekiedy wnosiłem ich petycje do władz uczelni czy Komitetu Warszawskiego, co się dla mnie smutno kończyło, no ale w każdym razie nie żałowałem tego i chyba w takim świetle byłem przez tych studentów na ogół widziany. O stanie wojennym to już się tak wyrażę, było co innego. W stanie wojennym wywalono mnie ze stanowiska rektora. To już ja tutaj nie miałem nic do gadania, przynajmniej w legalnych drogach. A to, że zostałem wybrany tym rektorem, to właśnie świadczy o tym, że byłem widziany jako człowiek, który jest w stanie nawiązać dialog z rozmaitymi grupami ideologicznymi, społecznymi. Muszę powiedzieć, że były ciężkie walki o te pensje, ponieważ Ministerstwo Finansów chciało trochę zaoszczędzić. No ale jakoś udawało się, że bardzo nędzne płace nauczycielskie przed naszą rewolucją, przed przewrotem, udało się troszeczkę podnieść, no i wyprostować, że się tak wyrażę, te sprawy. Z tym, że no, wie pan, od tego czasu zaszło dużo rozmaitych przemian. Ja osobiście nie jestem entuzjastą tych nowych form, między innymi finansowania nauki, między innymi tworzenia tych rozmaitych form opłat finansowych z grantów. Nauka jest czymś, co może przynosić niespodzianki. Jak te niespodzianki wtłaczać w ramy na przykład 3-letnich badań nad jakimkolwiek zagadnieniem? Można, ale ja myślę, że to nie jest podstawowa forma działań i podstawowa forma pracy. No,
ja w każdym razie bardzo jestem zadowolony, że teraz mogę robić coś, co nie jest związane ani z jakimś zamówionym tematem, ani z jakimiś tam zobowiązaniami i całkiem nieźle mi się z tym żyje. Nie mówiąc o tym, że opublikuję właśnie trzecią książkę już w tym nowym systemie. Ja przyznam się szczerze, że jestem bardzo zadowolony z tego, co się dzieje. Teraz nie tak dawno byłem na takim spotkaniu samorządów terytorialnych niezbyt istotnego powiatu, bo wyszkowskiego, ale tam przedstawiciele gmin mówili, co kto zrobił i co zostało zrobione. I muszę powiedzieć, że wyjechałem stamtąd bardzo podniesiony na duchu. Innymi słowy, stwierdzając, że rzeczywiście w Polsce nie dzieje się tak źle, jak chcieliby to widzieć niektórzy. Teraz w ramach Festiwalu Nauki miałem odczyt o Długoszu, bo to jego rok obchodzimy. No to też była pełna aula ludzi, którzy słuchali, nie wiem, czy byli zadowoleni, czy nie, bo nie było okazji, żeby z nimi porozmawiać, ale w każdym razie przyszło bardzo wielu ludzi.